Chyba jestem w odpowiednim miejscu. Wezmi, to jest sama buda, tak? Tak, sama karoseria, tak jak widzisz, to stoi na zawieszeniu. Karoseria z zewnątrz prezentuje się przeciętnie. Jednak z trudem dokładniej ocenić jej stan, bo poprzedni właściciel prawdopodobnie był audiofilem. Niestety mocno przegiął z grubością wytłumienia. Jedna rzecz, która mnie martwi, to to, że ktoś to wykleił, bo ty mówisz, że kupiłeś w takim stanie. To jest taki kot w worku typowy, czy cukierek w opakowaniu. A powiedz mi, masz coś jeszcze do sprzedania, mówiłeś. No mam jeszcze taką sztukę. To jest wersja silnikowa 635 CSI po pierwszym lifcie. USA wersja. Wersja USA, dokładnie, czyli te charakterystyczne długie zderzaki. I ona jest o tyle fajna, że jest taka jeszcze nieskrzywdzona ręką tunera, w sensie jest w oryginale. Blacharsko ją oglądałeś? Tak, blacharsko jest jak na E24 niezła. Jest parę punktów do zrobienia, natomiast bazowo jest bardzo fajna. Możemy nią potem ewentualnie wjechać na podnośnik, zobaczysz sobie od spodu. To by było super, wiesz? Jak wygląda podłoga i te wszystkie takie krytyczne punkty blacharskie. I ona wyjściowo ile kosztuje? 4 dyszki. No szósteczka, no tu ciężko będzie taniej coś znaleźć. To poczekaj, zanim wjedziemy na podnośnik, pytanie. Same rekiny. Widzę, że pracujesz przy tych autach. Gdybym ci oddał silnik, skrzynię biegów, zawieszenie, zderzak przedni, przednie fotele, to przemyśl, czy jest w ogóle taka opcja. Wjedźmy na podnośnik i będziemy gadać dalej, dobra? Niestety ten gatunek rekina jest już na wymarciu. Ocalałe okazy drożeją z każdym dniem i tańsze już nie będą. Ten ma spory plus. Jest kompletny. Możemy spróbować nim wjechać. Słuchaj, a ten projekt to co to? Widzę, że taki zacny silnik. A, tak, to mój projekcik. Silnik zępiątki E34. Jedzie? Jedzie, fajnie się odpycha. To wróćmy do tamtej BMW-ki. Ale jeszcze ci coś pokażę, bo tutaj jest... Ona trochę lepiej będzie wyglądać. Piękne koła. Tylko ten prześwit trochę za duży. I to jest gleba. No teraz się trochę lepiej prezentuje niż na takiej kozie. Ale dobrze. Dobre koło, duża gleba i nic więcej nie potrzeba. Kończymy rymowanki i wracamy do pchania. Sporo tego pchania w dzisiejszym odcinku. Powiem ci, że w ostatnim czasie jeszcze się nie napchałem tak dużo BMW. Ta BMW jest droga, ale jak zapewnia właściciel, jest zdrowa. O ile prawdziwe ryby psują się od głowy, o tyle rekiny z Monachium najbardziej psują się od spodu. Kontrola podbrzusza to w tym gatunku badanie obowiązkowe. Bardzo fajne auto ogólnie. Wiesz co, to, że tutaj powierzchnia jest zgnita. Nie powinienem tego mówić, bo chcę zaraz targować cenę, no ale uczciwie, nie? No ale oglądałeś się, zdaje coś innego, nie? Jakby masz porównanie. Tak, to zobacz w środku. Dalej jest podkład, jest jakaś konserwacja, czyli to są tylko powierzchownie korozje, gdzie tego nadwozia nie dyskwalifikują, nie? Dokładnie. Oglądajmy i słucham oferty. To mogę ci zaproponować, że zabieram silnik z całym układem napędowym, z całym tutaj osprzętem tego silnika, czyli to, czego tak naprawdę nie będziesz potrzebował. Mogę wyjąć jeszcze przednie fotele. Mogę zabrać zderzaki, bo też zdaje się, nie będziesz ich potrzebował. No i wtedy moglibyśmy zejść do tych 25 tysięcy. Wstępnie jestem na tak. 3 dni potrzebuję, natomiast widzisz uśmiech na mojej twarzy. Widzę ten błysk w oku, także myślę, że coś z tego będzie.